Sebastian Rawski po zwycięstwie na gali Grappler Night 3. Jak się czujesz po walce? Czuję się bardzo dobrze. Wygrałem przed czasem w pierwszej rundzie. Tak jak planowałem. Wszystko poszło jak po myśli. Co, teraz tylko można się cieszyć i świętować. Pojedynek rozpocząłeś próbując od razu przejść do parteru. Taki był plan, rozumiem? Tak, no nie ma co ukrywać. No, Artur Zając był doświadczonym zawodnikiem. Kilkanaście walk zawodowych w K1. Ja jestem młodym zawodnikiem. Trenuję niecałe 2 lata MMA. Stójkowo zaczynałem od zera, można powiedzieć. Kiedyś trenowałem judo. Sam parter. No nie ma co się oszukiwać. Chciałem od razu przejść do parteru, zacząć szybko w stójce i skończyć tą walkę w parterze. No i to wyszło. A nie miałeś ochoty popróbować trochę walki w stójce, zmierzyć się i dopiero potem, jeżeli by nie szło, to najwyżej przejść do parteru? Walka akurat tak się ułożyła, że mogłem przejść do parteru. Tak też zrobiłem. Taki też był plan. Bałem się, wcześniej zaczynałem swoje walki. Zawsze, że dostawałem mocny cios. Na poprzedniej edycji siadłem. Mało to się mogło nie skończyć szybką porażką. Nie chciałem teraz ryzykować. No dobra, to twój rekord teraz jest 2-0. Powiedz, kiedy następna walka, jakie plany na przyszłość? Nie wiem, Grappler Night 4, jeżeli zdrowie pozwoli. Sprawy zawodowe i osobiste, na pewno będzie trzecia walka. Jest Grappler Night 4, a może chciałbyś wypłynąć poza tą organizację? Nie wiem, jeżeli będą takie propozycje, będę miał czas się przygotować akurat i razem z trenerem podejmiemy taką decyzję, to czemu nie? Zobaczymy. Jak wiemy, Grappler Night to jest organizacja twojego trenera, waszego klubu. Powiedz, jak ci się podobała ta gala dzisiejsza? No gala, z gali na galę jest coraz lepiej, jak widać, coraz bardziej profesjonalnie, coraz większy show, nie ma co tu ukrywać, no. Jest coraz lepiej, coraz więcej kibiców, atmosfera jest świetna, tylko się daje rozwijać. A czegoś twoim zdaniem dzisiaj zabrakło? Coś byś dodał? Jesteśmy, uważam, młodą organizacją i tak było według mnie bardzo profesjonalnie. Chyba nic, nie trzeba nic dodać. Okay, przejdźmy jeszcze na chwilę do walki wieczoru, gdzie walczył twój trener. No jednak po werdykcie dużo osób, duża część publiczności zareagowała w taki nieciekawy sposób. Jak ty widziałeś tą walkę? Taki był werdykt. Według mnie też trener wygrał zasłużenie. A że wielu kibiców było ze strony przeciwnika, no reakcja jego kibiców była wiadoma, no. Każdy kibic by tak zrobił ze swoim zawodnikiem, prawda? Są po stronie swojego zawodnika do końca. Więc taka może była reakcja. Według mnie wygrał zasłużenie. Okej, okay, to już tak kończąc. Chciałbyś coś dodać na koniec od siebie? No, chciałbym podziękować trenerowi Marcinowi Frankiewiczowi za wystawienie mnie na Grappler Net 3, za współpracę kolegom z klubu, mojej rodzinie, dziewczynie, że mi jeszcze pozwala się bić. No i co? Dziękuję wszystkim kibicom, co tutaj byli. To wszystko. Dzięki. Jeszcze tak wtrącę, dziewczyna trochę narzeka? No, nie jest zachwycona, szczerze mówiąc. Słyszałem, że dziewczyny lecą na fighterów. No lecą, a później chcą, żeby kończyć karierę, ale to... Zobaczymy. Okej, okay, no to ja ci dziękuję za wywiad i gratuluję zwycięstwa. Dzięki.